Sponsorem programu jest Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Jolanta Michalska, witam Państwa bardzo serdecznie z Nowego Sącza, gdzie trwa Święto Dzieci Gór. Tegoroczny festiwal wyjątkowy, bo 20. jubileuszowy. W tegorocznym święcie bierze udział 500 małych górali. Przyjechali z wielu krajów, m.in. z Iraku, Meksyku i Serbii. Dzisiaj rano dzieci uczestniczyły w mszy świętej, którą odprawiono przed Bazyliką Świętej Małgorzaty. Dzieci razem modliły się i śpiewały. Popatrzmy na fragment. A ze mną znakomity gość Józef Broda, góral, gospodarz festiwalu. Witam Pana bardzo serdecznie. Pięknie też Was, Paniczko, witam. Byliście również dzisiaj na tej mszy. Co Pan czuł, patrząc na te dzieci, które razem się modliły? Dzieci, które przyjechały z różnych stron świata. Modliły się i razem też śpiewały, bo muzyka towarzyszyła tej mszy świętej, która miała piękną oprawę. Widzi Pani, to alegorycznie jakby najczystsza, najpiękniejsza, dobra, cudowna, kolorowa łąka, pełna kwiecia, zapachu, pełna nadziei, dobroci i szczerości. Tegoroczne spotkanie to jest wokół dobrej mądrości, która jest łaskawa, która jest łagodna, która jest skłonna do zgody, która jest pozbawiona tego, co w ludzkiej obłudzie, a przede wszystkim ta dobra mądrość, pokój czyniąca. I to zaistniało na tym dziedzińcu. I to jest najważniejsze, najpiękniejsze. Dzisiaj na krótkiej odprawie pożegnalnej powiedziałam, że jest to podobne jak w opowiadaniu, że rolnik pewien, mężczyzna, znalazł perłę, zakopał ją, poszedł, co miał, sprzedał i nabył tą ziemię, bo wiedział, że jest to bogactwo. Skoro tak, skoro dzieci dotknęły, skoro uczyliśmy się dotykania dobrej mądrości, to tak jakbyśmy już chwycili tą perłę, tylko teraz jeszcze trzeba pomóc wykupić tą ziemię. I to jest przed nimi
i mogą dorośli pomóc w tym. Mało tego, mogą w pewnym momencie, nie obawiam się tego powiedzieć, odkupisz człowiecze część win, pomagając dziecku. Raz, że zapomniałeś, że dzieckiem do końca jesteś, a dwa, pomagając temu dziecku, stajesz się jak dziecko. A to jest początek dotykania wieczności. Co może być piękniejszego? To jest opowieść o Perle. Wróćmy do początków tego festiwalu. Tegoroczny już 20. Pan od samego początku towarzyszy dzieciom. Jak to się stało, że Góral z Koniakowa znalazł się tutaj na Sądecczyźnie? No to był przypadek, choć do końca winowajcą to jest Antoni Malczak, człowiek z Lachów. Ja mu zadałem to pytanie. A co ty, człowiecze, chcesz od Gorola Ścieszyńskiego? Cóż ją ma wspólnego z Nowym Sączem? I on przekonywał, że było takie święto, a że było w okresie międzywojennym, to wiem. I że jedno z nich było w Wiśle, na Wisłach wówczas, i jedno z nich było tu w Nowym Sączu. I to była taka transmisja tamtego czasu do współczesnego czasu i to się udało. Ja myślę, że tym człowiekiem z kręgu egzmotu, jakby nawrócenia do tamtej przestrzeni, to właśnie on. Ja miałem tylko przyjechać na 1-2 lata, no w porywach na 3. Nie wiem, jak to się stało, że jeszcze jestem. Bardzo się z tego cieszymy. Panie Józefie, na koniec mam takie pytanie. Czego my, dorośli, powinniśmy się uczyć od dzieci? Łagodności, ustępliwości, pokój czyniący, bo dziecko się poczubi, ale potem zaraz szybciusieńko wraca do wspólnoty, zabawy, rozmowy. I tego nam często brakuje, bo za dużo człowiek dorosły kombinuje. Za mało uczymy się przypominać, jak przebaczać. A to jest jedna z wielkich sztuk życia. I nie możemy też zapominać o korzeniach. Bardzo pana proszę na koniec, żeby nam pan zagrał i zaśpiewał. Boże, Boże wielki, Tyś miłość i wiara, kto miłości wierzy, wszystko i powierzy, duszą ma. Tak pięknie gra i śpiewa Józef Broda, a z nami kolejny gość, pan Antoni Malczak, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury tutaj, Małopolskiego Centrum Kultury. Witam pana bardzo serdecznie. Dobry. Wróćmy do początków. Jak narodził się pomysł organizowania festiwalu Święta Dzieci Gór? W przedwojennym pokoleniu Sądeczan tkwiła bardzo mocna pamięć o przedwojennym Święcie Gór, które po raz ostatni, po raz czwarty i ostatni przed wojną było zorganizowane właśnie w Nowym Sączu. Sądeczanie wspominali to jako wielkie wydarzenie, wielkie przeżycie, a w roczniku Ziem Górskich w przedwojennym wydawnictwie wyczytałem, że Góral z Koniakowa na pasterskiej trąbie inaugurował to wielkie wydarzenie w Nowym Sączu. Pana Brody osobiście nie znałem, ale udałem się do Istebnej, do Koniakowa. Tam go spotkałem po długiej... I towarzyszy nam do dzisiaj. Ale wspaniała jest idea tego festiwalu. Dzieci nie tylko przyjeżdżają, by śpiewać, tańczyć, ale także się integrują. Proszę Pani, to jest idea wielopoziomowa, wielowarstwowa. Z jednej strony to jest właśnie spotkanie różnych kultur, różnych narodów, różnych religii. Dzieciom pokazujemy różnice, ale jednocześnie uczymy ich tolerancji, uczymy ich, że inny kolor skóry to nie znaczy gorszy człowiek. On inaczej wygląda, inaczej mówi, może wierzy w innego Boga, ale należy go szanować i można się z nim nawet zaprzyjaźnić. I dzieci to robią bardzo skutecznie. Także
ten festiwal, to przed wojną Święto Gór miało takie za zadanie ochronę swojszczyzny. Dzisiaj mówimy ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i my to robimy właśnie. Chronimy niematerialne dziedzictwo kultury, ziem górskich głównie, poprzez to, że przekazujemy te wartości kultury regionalnej dzieciom. No bo cóż można lepszego zrobić, chroniąc niematerialne dziedzictwo kultury, jak nauczyć dzieci szanować te wartości. Ale też pomagamy ruchowi folklorystycznemu, który w Małopolsce jest ponad 130 zespołów dziecięcych. Te zespoły w sposób naturalny potrzebują występować, potrzebują mieć miejsce, gdzie będą występować, gdzie będą się spotykać z zespołami zagranicznymi. Ten festiwal to umożliwia. Bardzo się z tego cieszymy. Dzisiaj koncert finałowy o godzinie 19. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję. Sponsorem programu jest Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Jolanta Michalska, witam państwa serdecznie z Nowego Sącza, gdzie trwa Święto Dzieci Gór. Dzisiaj ostatni dzień festiwalu. O godzinie 19 tutaj w hali Mosiru odbędzie się koncert finałowy. W tegorocznym festiwalu bierze udział 500 małych górali. To 12 zespołów, 6 z Polski i 6 z zagranicy. Górale dzisiaj żegnali się z Nowym Sączem. Byli na nowosądeckim rynku, gdzie zrobiono im pamiątkowe zdjęcie. Były także tańce, śpiewy, muzyka i ogromna radość. Oczywiście mieszkańcy Nowego Sącza bardzo żałują, że festiwal już się kończy, ale zapraszają dzieci za rok. Ze mną znakomity gość, ksiądz Władysław Zązel, kapelan Związku Podhalam. Witam księdza bardzo serdecznie. Zapraszam za witackę. Ksiądz też był dzisiaj na nowosądeckim rynku i dzieci porwały księdza do tańca. No jakożby nie. Bywają wydarzenia, co mają moc proroczą. Tak mi się widzę, tak by było 20 roków temu, kiedy żył jeszcze świętej pamięci ksiądz profesor Józef Tischner i jego napytanego ze mną wroz na kapelana Związku Podhalan i dzieci napytały, co by był przenik, bywał z nimi, zawsze się nimi cieszył, zawsze wychwalał, no ale już się pominął, no i spadło to trochę na mnie, co przyjmuję z radością, mam sobie za wielki honor. No i jak widzicie, jak się już jest po góralsku ubranym, to jest pasuje go dać gwarą. Ksiądz jest miłośnikiem folkloru, gwary. Urodził się górol, mocorne podniebienie, prawdziwy górol. Sam ojciec święty powiedział mi, Władziu, tyś to taki prawdziwy górol. Chciałby takim być i idąc za powiedzeniem Karola Szymanowskiego, piewcy Podhala, góralszczyznę można znienawidzić albo na śmierć się w niej zakochać. To akurat mocie takiego, co się zakoł. Jak mnie w to się pyto, jak często chodzę po góralsku, czy w sutanie, zawsze go że tak pół na pół. Kapłaństwo kochą, ale góralsku nie popuszczę. I jak się pokazuję po góralsku, to się już nie trzeba przedstawiać, skąd się jest, kim się jest, od razu syćko widno. No i te dzieci od razu spostrzegły się, że to przecie nas. A poza tym w tym zespole Spodki Kuli to są moi parafianie i parafianki. Także było to przemiłe spotkanie, bo nareszcie widzieli kane to ich pasterz, duszpasterz i proboszcz się obracał, jak oni ma u siebie w parafii, za to jadę do Nowego Sącza. A co ksiądz czuje, patrząc właśnie na tych naszych małych górali? Nie tylko naszych, bo gościmy tutaj zespoły także z zagranicy. To się ino cieszyć. I moje te korzenie umocniły się jeszcze w dzieciństwie przez nauczycielkę, panią Ludwikę Wilczek z Gronkowa, co nos w dębnie potalińskim uczyła tańczyć, śpiewać i pokazała piękno. To nasze bogactwo. To nasze bogactwo. I tak jak powiadał poeta Stanisław Nędza-Kubiniec o gwarze góralskiej. Zachołek się w tobie na śmierć. Wziąłek cię na ręce, idę cię pokazać światu. I tak mi się widzę, te dzieci z różnych stron, wychowane w takich samych surowych warunkach, bo to nie ino przyroda rzeźbi góry, ale góry rzeźbią człowieka. I jest coś i w tym, co ksiądz profesor Tischner nazwał
filozofią po góralsku. Jest jakoś góralska filozofia i w góralskiej gwarze są takie dwa piękne słowa, króciutkie, a zawierają wielką treść. Haf i hań. Kiedy są dziś haf, przy 20. festiwalu, to już myślimy o hań, jaki będzie 21. Dejże Boże, co było drugie telo, a jak będzie, to ty mnie napytajcie. My dorośli musimy pamiętać o naszych korzeniach. To się przybacuje przy tych dzieciach i nasze dzieciństwo. No i jest nawet... Kiedy nas uczyli, tak, dziadkowie, ojcowie. Tak, tak to było i nawet jest śpiewka. Bozicku, Bozicku, nie było jak przy cycku. Jeść dali, pić dali, jeszcze kołysali. No tak, bo i to dzieciństwo i nawet dziś w homilii to życzę tym dzieciom i co by na całym świecie dzieci miały szczęśliwe dzieciństwo przy kochających się rodzicach, mamie i tacie, no i w pokoju, bezpieczeństwie i miłość. Dzisiaj dzieci życzyły także księdzu z okazji urodzin. My także dołączamy się do tych życzeń. Wszystkiego dobrego, życzymy dużo zdrowia. Obiecał nam ksiądz na koniec coś zaśpiewać. Poprosimy. Trzeba będzie kończyć, będzie już dość tego. Czasie przecie zabrać do czego innego. Czasie przecie zabrać do czego innego. Ciągle coś się kończy i ciągle coś się zaczyna. Dziękuję bardzo za rozmowę, a naszym kolejnym gościem jest pani Aleksandra Szurmiak-Bogucka. Witam panią bardzo serdecznie. Pani jest przewodniczącą Rady Artystycznej Święta Dzieci Gór. Jak pani podoba się tegoroczny festiwal? Jak go pani ocenia? Oceniam go bardzo wysoko, dlatego że poziom wszystkich występujących zespołów był rzeczywiście imponujący, zwłaszcza od strony technicznej. Ale technika to nie wszystko. Chodzi także o treść pokazów, o widowiskowość, a w tym widowiskowym pokazie musi być zachowana tradycja. I to jest to najtrudniejsze spełnienie, jakie powinny spełniać zespoły wszystkie. Wszystkie, nie tylko polskie, którym może jest łatwiej, dlatego że u nas jest jeszcze bardzo dużo tej obyczajowości i tradycji po wsiach, po mniejszych miejscowościach. Zagraniczne zespoły tak jakby to troszeczkę inaczej sobie wyobrażały. Po prostu naśladują dorosłych w tańcu. W tańcu jest także obyczaj, najtrudniejszy może do pokazania, więc niektóre pokazują to świetnie, niektóre nieco gorzej. A który z tych zagranicznych zespołów zaprezentował najciekawsze tradycje? No najciekawsze tradycje to jednak był Meksyk. Był w oparciu właśnie o obyczajowość obchodzenia święta kościelnego, gdzie oni obchodzą go bardzo uroczyście, z darami, z procesją, z tańcem, ze śpiewem. Po prostu jakiś festyn taki ludowy, oprócz właśnie tej głębszej myśli, jaką jest to święto. No i ważne jest, żeby ten przekaz był autentyczny, bo wiemy, że publiczności no, podoba się takie show, ale najważniejsza jest autentyczność. I tu był autentyczny przekaz, a pierwsza część oczywiście była historyczną częścią. To nie było dla dzieci, ale było przez dzieci pokazane, więc powiedzmy, że wyobraźnia dziecka tutaj sięgała no, w bardzo głęboką przeszłość, gdzie było pokazane całe odtworzenie zaistnienia świata, ludności i przebieg właśnie, rozwój z epok po kolei aż do XIX wieku, tak mniej więcej. Dzieci w tych strojach są piękne, cudowne, one nawiązują także do naszego dzieciństwa, a proszę mi powiedzieć taką rzecz, czy dzieci w ogóle chcą się uczyć tych tradycyjnych śpiewów, tańców, czy w ogóle ten folklor ich interesuje? To zależy, to wszystko zależy od tego, gdzie dziecko się wychowuje. Jeśli się wychowuje w środowisku jeszcze zachowawczym, szanujące tradycje, to wtedy dziecko zaczyna to przyjmować, nawet nie wiedząc o tym, że to przejmuje, czyli od rodziców. Od rodziców. Rodzice potrafią przekazać to, co sami przejęli, dziecko potrafi to powtórzyć. Dzieci w miastach niestety nie.
niestety nie znają tradycji, jeżeli to często w sposób wypaczony, bo wiadomości w przerozmaity sposób dochodzą do dorosłych, którzy czasem mówią na ten temat, ale więcej nie. A jeżeli chodzi o zespoły regionalne, czy powstaje ich więcej, czy też nie? W tej chwili tak. Jest jakiś taki pęd do tego, żeby zespoły regionalne powstawały. To jest bardzo budujące zjawisko, bardzo. I jakoś ostatnio, w ostatnich po prostu latach to się dzieje. No oczywiście tutaj problemy finansowe wchodzą w rachubę, ale o dziwo. Muszę to podkreślić, że tak jak przedtem zespoły były w oparciu o jakieś bogate instytucje, które im płaciły występy i fundowały stroje i pobyty na ćwiczenia i tak dalej, tak w tej chwili zespoły rządzą się same. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że tych zespołów będzie powstawało coraz więcej. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam się z Nowego Sącza. Zapraszam na kolejne wejście o godzinie 19.10. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Jolanta Michalska, witam Państwa bardzo serdecznie z Nowego Sącza, gdzie trwa Święto Dzieci Gór. To wyjątkowy festiwal, 20. jubileuszowy. Dziś już ostatni dzień. Dzieci, które przyjechały tutaj z zagranicy, żegnają się już z Nowym Sączem. W tej chwili w hali Mosiru trwa koncert finałowy. Będzie on pełen niespodzianek, a o tych niespodziankach opowie nam pani Małgorzata Kalarus, zastępca dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury. Witam Panią bardzo serdecznie. Proszę powiedzieć zatem, co przygotowała dzieci na dzisiejszy koncert, bo wiem na przykład, że zespół Majeranki z Rabki zaśpiewają po hiszpańsku, a natomiast dzieci z Meksyku zaśpiewają przyśpiewkę Górole, Górole, góralska muzyka. To prawda, dzień dobry Państwu. Koncert pełen niespodzianek, bo tak naprawdę ten koncert przygotowywany był w ciągu całego tygodnia. Każda para zespołu na tym festiwalu ma swój dzień narodowy. W czasie koncertu wieczornego, kiedy prezentowany jest program artystyczny, gospodarz, reżyser tego festiwalu, pan Józef Broda, stara się pewne elementy z każdego koncertu wyeliminować i buduje w ten sposób w czasie tygodnia festiwalowego koncert finałowy. Mieliśmy dwie próby koncertu finałowego, więc to ciężka praca już poza dziećmi. I dlatego też właśnie tak jest, że dzieci z Meksyku tańczą tańce góralskie, ale to nie jest tylko praca w ciągu tygodnia festiwalowego. Każda grupa... Już wcześniej przygotowuje, tak? Przyjeżdżając tutaj do Polski. Tak. Taki zapis jest w regulaminie tego festiwalu, że każda grupa biorąca udział w festiwalu musi przygotować dwa nietrudne tańce z własnego regionu dla swojego kamrata. Co oni już przyjeżdżają gotowi do tego, żeby uczyć swoich przyjaciół czy polskie zespoły swojego kamrata z zagranicy i odwrotnie. I dzisiaj właściwie pokażą efekt tej swojej tygodniowej pracy. Bo wspaniała jest idea tego festiwalu. Dzieci tutaj z zagranicy przyjeżdżają nie tylko, by prezentować swoją kulturę, tradycje, ale także, by integrować się z naszymi góralami. Rodzą się przyjaźni. Rodzą się przyjaźni i na to pozwalamy, a właściwie zależy nam na tym, żeby ta przyjaźń w ciągu tygodnia festiwalowego się zrodziła. I właśnie w programie jest jeden dzień w czasie tygodnia przeznaczony na Dzień Polskich Przyjaciół, czyli Grupa Polska zaprasza swojego zagranicznego kamrata do swojej miejscowości, pokazuje, gdzie mieszkają, jak żyją, jakie tam są zwyczaje, ale też poznają te dzieci rodziny polskie, wspólnie jedzą obiad. No i to właśnie sprzyja, to jest ten moment, kiedy ta więź szczególna mocno się, rodzi się i zacieśnia się ogromnie. Wiem, że dzieci z Meksyku zostają, będą gośćmi Majeranków z Rabki Zdrój. Tak, bo Majeranki już zdążyły się wcześniej zaprzyjaźnić z tą grupą z Meksyku. Otóż ten zespół polski gościł w Meksyku jesienią ubiegłego roku i w tym roku jest to niemalże wizyta, czyli spędzają tutaj tydzień i grupa została zaproszona do Rabki. Jak minęło tegoroczne święto Dzieci Gór, bo już festiwal dobiega końca. Dobiega końca, już usłyszeliśmy trąbitę Józefa Broda.
nagrody, a więc rozpoczął się koncert finałowy. Powiem spokojnie. Spokojnie, nie było żadnych sytuacji dla nas przykrych. Na szczęście na czas dotarły wszystkie grupy, bo to jest dla nas sytuacja bardzo niepokojąca, kiedy się festiwal rozpoczyna. Bo przypomnę, drodzy Państwo, że festiwal ma szczególną, niepowtarzalną formułę. 6 grup polskich, 6 zagranicznych, tworzących polsko-zagraniczne pary. Więc nie możemy sobie pozwolić na to, i to jest największa trudność organizacyjna dla nas, żeby zabrakło któregoś z zespołów, bo one już przy tworzeniu programu są łączone w polsko-zagraniczne pary. No nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, że któraś grupa zagraniczna nie dotrze na czas do Nowego Sącza. Co wtedy zrobią polskie dzieci? Który zespół Pani najbardziej się podobał z tych zespołów zagranicznych, bo mamy dzieci z Meksyku, Serbii, Iraku? Proszę Pani, wszystkie mi się bardzo podobały. Każda grupa to jest oddzielne widowisko. To są kochane, urocze dzieci, bardzo spontaniczne, bardzo radosne. Tą radość od nich czerpiemy w ciągu tego tygodnia festiwalowego. No i przykro nam będzie, bo opustoszy je Nowy Sącz. Dzieci przez tydzień były gospodarzami w Nowym Sączu, ale także koncertowały w Krynicy, Muszynie, w Tyliczu, w Starym Sączu. Byliśmy po raz drugi u przyjaciół na Słowacji w Bardejowie. No szkoda, że trzeba będzie czekać jeszcze rok. Tegoroczny festiwal wyjątkowy, bo jubileuszowy. Święto Dzieci Góry odbywa się już od 20 lat. Wiem, że Państwo gościliście zespoły z 60 krajów i tysiące dzieci. Tak, ponad 10 tysięcy dzieci, rzeczywiście z 60 krajów, niemalże ze wszystkich kontynentów. Nie mieliśmy tylko grupy z Australii, ale była grupa z Oceanii, także możemy przyjąć, że właściwie z całego świata były dzieci w Nowym Sączu. Już ruszają przygotowania do kolejnej edycji festiwalu? To nie jest tak, że kończymy jedną edycję, odpoczywamy i myślimy o następnej. Praca nad festiwalem, nad kolejnymi edycjami, właściwie ona trwa. To jest praca ciągła. Już w ciągu tygodnia festiwalowego odbieraliśmy maile. Już mailują, że proszą, zaproście nas w przyszłym roku do Nowego Sącza na Święto Dzieci. Kogo Państwo zamierzacie zaprosić? No, staramy się zawsze, żeby to były grupy atrakcyjne. Powiem, że nie jest łatwo pogodzić widowiskowość grup z programami, które mają grupy zaprezentować w czasie tygodnia festiwalowego, bo one muszą być poprawne pod względem etnograficznym. Musi być żywa muzyka, musi być odpowiedni strój prezentujący. To muszą być obyczaje gry, zabawy dziecięce z danego regionu, z danego kraju. Staramy się każdego roku zapraszać grupy z innych krajów i także z innych regionów Małopolski. A wiemy, że dzieci czują się tutaj wspaniale. One przed rozpoczęciem koncertu przygotowały takie piękne laurki, serduszka, słoneczka, kwiatuszki. Wszystko z podziękowaniami. Tak, bo oprócz prezentacji artystycznych, oprócz koncertów w Nowym Sączu, poza Nowym Sączem, oprócz kiermaszu twórczości ludowej rynkodzieła artystycznego, a także degustacji potraw regionalnych, prowadziliśmy również takie zajęcia edukacyjne z edukacji plastycznej, a więc miały dzieci możliwość, malowały słońce, wyrażały w ten sposób swoje wrażenia, przeżycia związane z festiwalem, to co chciałyby zobaczyć albo zobaczyły. Proszę spojrzeć, tu jest dużo radości i ciepła w tych rysunkach i myślę, że tą radość i ciepło mogliśmy dzieciom zafundować w czasie tego tygodnia. Czego my możemy Państwu życzyć z okazji jubileuszu? No, żeby było, żeby trwał. Żeby trwał, tak. Żeby ciągle były zespoły chętne do wzięcia udziału w festiwalu. No i cóż, no, zdrowia. Dziękuję bardzo. Tego życzymy, a my teraz przeniesiemy się do sali i zobaczymy, co dzieje się podczas koncertu. Jak się ono wraca dziś roz po roz. Sędziwą Boże. Haj. Posłuchajcie, posłuchajcie, ludzie, posłuchajcie, bo teraz dopiero zrozumią, czemu żech z trzech ocza nie wziął. Bo muszę 3 razy strzelić się w głowę, pamiętacie? Jak człowiek co zrozumie, to co robi? No to robi. Moi kochani, święty Antoni jest od spraw potraconych tego świata. A Antoni, dyrektor,
Ty potracone sprawy tego świata przywraca spadki na swoje miejsce. Wielki brawa! Brawo, brawo, bo to są te perełki. Dobro, miłość, przebaczenie, to jest. Przypomnimy se, tego nie miał w zamiarze robić, ale to trzeba przypomnieć. Pamiętacie zeszły roku? Jawor, Jawor, Jaworowi ludzie, co wy tu robicie? Budujemy mosty dobra i miłości. Wszyscy dobra, piękna i radości. Człowieczego bytu, pełnego zachwytu. By człowiek z człowiekiem był bratem na wieki. No i to są te odnalezione perełki. Wielki brawa organizatorowi za to. To jest to, co jest. Gazdo, teraz trzeba przekazać kostur młodym gazdom. Ale wiem, że cosikej tam żeście uchwalili jako festiwalowo dziecięco społeczność. Powiedz o tym. Młodzi gazdowie, Zniskowy, chodźcie tu do mnie, bo mam was coś ważnego do powiedzenia. Słuchajcie, jo, stary gazda, ze swoją gaździną Martyną. Józef Broda i mali górale na scenie, a ze mną już troszeczkę wyrośnięte dzieci, czyli pan Kamil Cyganik i Jakub Bulzak, autorzy książki, którą napisali z okazji 20-lecia Święta Dzieci Gór. Jak zrodził się pomysł napisania tej książki? Pomysł zrodził się dawno temu. On się zrodził przed 15. festiwalem. Dyrektor Antoni Malczak miał taki pomysł, zresztą jeszcze za życia Henryka Cyganika, pod koniec jego życia, aby zebrać wszystkie jego teksty, uzupełnić tekstami księdza Tischnera, który też już wtedy nie żył, i podsumować jakoś, może właśnie z myślą o 15. festiwalu. Ja też jakoś tak przed 15. festiwalem myślałem o tym, że o, ważna inicjatywa, a nie ma jeszcze w żaden sposób, nie była w żaden sposób opisana, żadnego albumu, żadnej książki. I z Kamilem w rozmowach wyszło właśnie, że jemu dyrektor Malczak powierzył taką misję, aby może stworzyć zbiór tekstów ojca. Ja mówię, fantastycznie, też myślałem o takiej książce. Zaczęliśmy łączyć swoje pomysły, siły, wybierać teksty i tak powstała część pierwsza, podręcznik, a później właśnie, ja chciałam zapytać, czy trudny był wybór tych tekstów taty? Trudny dlatego, że było ich dużo. Trudny dlatego, że musieliśmy się zdecydować na pewno, a najchętniej zamieścilibyśmy wszystkie. A z drugiej strony łatwy, bo którego byśmy nie wzięli, to na pewno byłby dobry i pasowałby. Ta książka składa się z dwóch części, podręcznik i słowniczek. No właśnie, ja chciałem zademonstrować, bo teraz jak odwrócimy, to jest specyficzna książka, jak odwrócimy, to mamy słowniczek Święta Dzieci Gór. Inspiracją z kolei do słowniczka była moja córka, teraz już prawie dorosła, Natalia, która kilka lat temu poprosiłem ją, żeby napisała tekst o Święcie Dzieci Gór, a właściwie o jednym z koncertów. I ona posłuchała. Wspaniałe teksty, wspaniałe ilustracje. Przepraszam, musimy kończyć. Czas biegnie nieubłaganie. Zapraszam Państwa do lektury i żegnam się już z Nowego Sącza. Przenieśmy się jeszcze na koniec na scenę. Sponsorem programu jest Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Jolanta Michalska, witam Państwa z Nowego Sącza, gdzie dobiega końca Święto Dzieci Gór. 500 małych górali żegna się już z naszym regionem. W tej chwili w hali Mosiru trwa koncert finałowy. Na scenie zespół z Iraku. Zapraszam Państwa na ten koncert.
Brawo, brawo, brawo! I to jest kamractwo! To jest kamractwo! Wielki brawa! Hej, hej! Dziękujemy za bycie udziałowcem w poniedziałkowym lachowsko-kurdyjskim opowiadaniu. A teraz wtorek. Podhale i Serbia. Zornica i Obrenovac. Pięknie pytom, zaczynamy opowiadanie. Storku, Serbia i Podhale. Hej, hej! Thank you.
To był fragment koncertu finałowego Święta Dzieci Gór. Mali górale z Polski i zagranicy muzyką, tańcem i śpiewem dziękowali za tygodniowy pobyt, za wspaniałą atmosferę, zapraszając jednocześnie na kolejną edycję festiwalu, już 21., która za rok w Nowym Sączu. No już teraz na ten festiwal zapraszamy. Ja żegnam się z Państwem. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest Małopolskie Centrum Kultury Sokół.